wiemy i zawsze to podkreślacie, że Gruzja jest kobietą. Dla mnie po wizycie w Kacheti ten synonim jest jeden. Gruzja jest winem. Jakie są wasze doświadczenia w tym obszarze? O, bardzo bogate, zwłaszcza mojego męża. Rzeczywiście wypiliśmy w Gruzji morze wina. Pijemy różne wina gruzińskie. Tam zazwyczaj, zwłaszcza te domowe, które każdy przygotowuje. Chyba najbardziej popularne są Tsinandagi i Saperavi. Nie no, Saperavi z czerwony. Oczywiście. Pytania, które najczęściej słyszę od ludzi, którym opowiadam o doświadczeniach z Gruzji, to jest jak moja wątroba. Ponieważ Gruzini nie traktują wina jak alkohol, w związku z czym trudniej się doprosić czasem przy stole o wodę, ponieważ wino jest zawsze, często od rana do wieczora. Więc znaczy jakby no, nie ma wina, nie ma Gruzji bez wina i nie ma wina bez Gruzji, bo sobie sam on się wzięło. Pochodzi. Dokładnie. I drugie pytanie, bardzo często rozmawiając z naszymi gośćmi, wszyscy zadają nam pytanie, czy w Gruzji jest bezpiecznie, że w Gruzji jest... Oczywiście, że jest bezpiecznie. To staramy się na każdym spotkaniu z czytelnikami naszej książki podkreślać. Gruzja jest bardzo bezpiecznym krajem, w którym właściwie nie powinien nam spaść włos z głowy, natomiast zachęcamy wszystkich do używania zdrowego rozsądku, bo on się wszędzie przydaje tak samo i jeśli zgodnie z tymi zasadami się będziemy, jeżeli będziemy się nimi kierować, na pewno nic nam się nie przytrafi, bo Gruzja naprawdę jest bezpieczna i właściwie wszystkim tam zależy raczej na tym, żeby nam pokazać, że jest to kraj bardzo gościnny i otwarty na innych. No turyście w głos z głowy nie spadnie. Nie powinien. Pół żartem, pół serio zawsze mówimy, że tak naprawdę jedyne niebezpieczeństwo, jakie czyha na przyjaznego w Gruzji, to że kiedy zapyta o drogę, to odpowiadający zanim udzieli odpowiedzi, zaprosi go do domu i nie puści przez następne kilka godzin albo przez dwa dni goszcząc, pojąc, karmiąc. I tak naprawdę to jest jedyne niebezpieczeństwo w Gruzji. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję raz jeszcze za wizytę w Majdanie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.